Zacznijmy od tego, że generalnie nie lubię kłótni, szczególnie tych publicznych, szczególnie tych w internecie, bo wydaje mi się, że są zupełnie kontrproduktywne. Dlatego zaznaczę z góry, że moją intencją jest głównie życzliwa polemika i dojście do jakiegoś, znalezienie jakiegoś wspólnego gruntu, a może zauważenie, gdzie ten grunt różni się między stronami. W internecie bardzo łatwo jest wyglądać na autorytet. Ja też, szczerze mówiąc, nie czuję się jakimś wielkim, jakkolwiek autorytetem i z samego faktu, że jest człowiek stojący przed jakąś kamerą i ma za sobą tłoczy jakąkolwiek scenografię, to nie znaczy, że zna się na tym, co mówi. Bardzo często jest wręcz przeciwnie. Otóż około miesiąc temu na kanale Myśleć Głębiej pojawił się film o dewzroście, czyli najogólniej to definiując ideologii, która stara się przewartościować nasz sposób gospodarowania w społeczeństwie i zamiast stawiać na wyższą efektywność, wyższą produkcję, tak, wzrost, przede wszystkim oni się koncentrują na PKB, powinniśmy odejść od takiego absolutyzowania wskaźników ekonomicznych i raczej skupić się na kwestiach takich jak chociażby środowisko czy dobro ogólnopojęte społeczeństwa. I szczerze, na gruncie etycznym, ja naprawdę doceniam postawienie środowiska czy dobra społeczeństwa wyżej niż jakiegoś tam prymitywnego materializmu. Natomiast takie wartościowanie, czy nawet dobre pobudki idące za stworzeniem takiego materiału, nie usprawiedliwiają wielu błędów merytorycznych i nie usprawiedliwiają czystego fałszu, jaki wielokrotnie się w tym filmie pojawia, który zaraz chciałbym wytknąć, więc zacznijmy oglądać. A i żeby było jasne, ja tutaj wymienię tylko kilka najbardziej rażących niespójności, natomiast generalnie mógłbym się tutaj doszukiwać i rozdrabniać ten materiał na znacznie mniejsze części, więc po prostu niektóre elementy na pewno pominę. Być może spotkaliście się już z pojęciem degrowth, czyli dewzrostu. Postuluje on reformę gospodarki i szerzej ekonomii, w taki sposób, aby priorytetem stało się przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, a nie wzrost gospodarczy. A drogą do tego ma być zaspokajanie ludzkich potrzeb. Nic w przyrodzie nie rośnie wiecznie, a wszystko ma swoje optimum, co można opisać prawem malejącej użyteczności krańcowej. Im więcej mamy jakiegoś dobra, tym mniejsze korzyści z dalszego nabywania go, a z czasem może nawet zacząć przynosić straty. Okej, więc jesteśmy w minucie 10 i pojawia się pierwszy błąd, przynajmniej pierwszy, który da się bezpośrednio wykazać, czyli zdefiniowanie prawa użyteczności krańcowej. Otóż nie dotyczy ono każdego dobra, ono dotyczy dóbr konsumpcyjnych. W tym momencie mam takich kubków, no, myślę, że z kilkadziesiąt, ale gdybym miał ich, nie wiem, 300, 1000, 5000, to potem okazuje się, że one są dla mnie po prostu bezużyteczne albo w którymś momencie antyużyteczne, tak? Czyli potrzebuję dużo miejsca, żeby je składować, coś muszę z nimi zrobić. Więc tak mniej więcej wygląda prawo użyteczności krańcowej. Im więcej mam jakiegoś towaru konsumpcyjnego, tym mniej staje się on użyteczny, a w którymś momencie antyużyteczny. Natomiast, jeżeli na przykład nabywam akcje albo nieruchomości, to co, jeżeli nabędę 101 akcję, to wszystkie pozostałe stają się mniej użyteczne? No nie. Jeżeli nabędę 100 danych akcji, a potem jeszcze nabędę 101, to ona będzie warta dokładnie tyle samo, co pozostałe 100. Jakby tutaj nie działa to prawo, ponieważ ono odnosi się bezpośrednio do towarów konsumpcyjnych. I teraz oczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś małostkowość i czepianie się nieistotnych błędów. Natomiast tutaj już pojawia się pierwszy znak, że autorzy nie do końca rozumieją, o czym mówią, co wyjdzie znacznie bardziej w późniejszych minutach tego filmu. Choć wzrost w czasach przedwojennych i do lat 70. był względnie łatwy i wymiernie korzystny, tak od lat 80. opiera się na prywatyzacji dóbr wspólnych, cięciu zabezpieczeń społecznych i praw pracowniczych oraz sektorze finansowym. Jezus Maria. Nie wiem, mogę spekulować skąd wybór akurat lat 80., co, że w latach 90. nie wyprodukowaliśmy już nic użytecznego więcej niż w poprzednich latach? Nie rozumiem naprawdę tego argumentu. Natomiast tutaj pojawia się pierwsza rzecz, którą możemy faktycznie zmierzyć i wykazać jej fałsz. Jeżeli mówimy o rozroście sektora finansowego, to można po pierwsze popatrzeć na jego rozmiar, ale po drugie, jeżeli faktycznie
ogólnopojęty wzrost, tak? Wzrost PKB nie przekładałby się na wzrost wydatków konsumenckich, tak? Czyli nie przekładałby się na to, ile możemy kupić albo jakiej jakości rzeczy możemy kupić jako konsumenci, to wtedy obserwowalibyśmy faktycznie wzrost PKB ogólnie jako miarę, natomiast udział wydatków konsumenckich w PKB musiałby spadać, bo musiałby zostać zastąpiony czymś innym. Natomiast taka sytuacja po prostu nie występuje. Udział wydatków konsumenckich w PKB otrzymuje się od dekad na stosunkowo stałym poziomie, a jako że PKB uśredniając rośnie, no to wydatki konsumenckie również rosną. Więc ten wzrost, który nie przynosi wymiernych korzyści, no przynosi i możemy go dosłownie zmierzyć. Jest dokładnie tutaj. To jest po prostu fałsz. To zdanie jest po prostu fałszywe. I będzie takich zdań znacznie więcej w tym filmie. A i co do prywatyzacji i cięcia praw pracowniczych, to też bym w sumie się kłócił. Natomiast znowu, to jest rzecz, której nie możemy bezpośrednio zmierzyć i wymagałoby zupełnie oddzielnej dyskusji, która byłaby znacznie dłuższa, dlatego tutaj nie będę się w to wdawał. Jeśli spojrzymy na to, jak mierzymy wzrost, czyli przy pomocy PKB, produktu krajowego brutto, to wszystko staje się jasne, bo PKB mierzy tylko przepływ pieniądza. PKB nie mierzy przepływu pieniądza. PKB mierzy wartość dóbr i usług finalnych sprzedanych z reguły na danym terytorium w danym okresie. Więc nie ma to nic wspólnego z miarą przepływu pieniądza. Nie wszystkie przepływy pieniądza liczą się w PKB. Do tego służą zupełnie inne miary, jak chociażby szybkość obiegu pieniądza. Naprawdę to są zupełnie różne miary, które służą do zupełnie różnych rzeczy. A jeżeli opieramy całą ideologię o krytykę jakiegoś wskaźnika, to dobrze by było najpierw ten wskaźnik zrozumieć. Dobrze by było wiedzieć, jak on działa, a kiedy słyszę coś takiego, że PKB mierzy przepływ pieniądza, to naprawdę we mnie się wewnątrz gotuje, bo to wskazuje na to, że autorzy ewidentnie nie rozumieją, o czym mówią. Oczywiście słyszałem tutaj argument, że możliwe jest, że to jest jakieś radykalne uproszczenie ze strony myśleć głębiej i że użyli takiego zwrotu tylko dla podtrzymania tempa filmu. Natomiast ja jestem skłonny w to nie wierzyć, ponieważ oni naprawdę wyciągają z takiej definicji, jaką przyjęli, także PKB mierzy przepływ pieniądza, Jezus Maria, wyciągają z takiej definicji kolejne wnioski na resztę filmu i zaraz to Wam spróbuję wykazać, bo potem naprawdę ze względu na przyjęcie takiej definicji i ze względu na tą rażącą niedokładność, oni potem wyciągają z niej wnioski i te wnioski są już zupełnie absurdalne, bo wynikają z niepoprawnie użytej definicji i chaosu pojęciowego, który tutaj wprowadzają. Więc jeszcze raz, opieramy całą ideologię o krytykę jakiegoś wskaźnika i potem błędnie definiujemy ten wskaźnik. To co to mówi o tej ideologii? No może nawet zrobię wysokiej wartości wizualnej pokaz. Jeżeli gospodarka jest pudełkiem lodów czekoladowych, nieważne co się znajduje w tym pudełku, ono jest, prawda, magiczną skrzyneczką. Z jednej strony wchodzą do niej jakieś materiały, tak, z jednej strony wrzucamy do niej jakieś materiały, a z drugiej strony ona wypluwa jakieś produkty, tak, jakieś efekty czegokolwiek, co się tam dzieje wewnątrz. I teraz pytanie do Ciebie. Czym jest tutaj PKB? Czy PKB to jest wszystko to, co wchodzi i wychodzi, czy wszystko, co się dzieje wewnątrz, czy co to dokładnie jest? No cóż, PKB powstało po to, żeby zmierzyć, jaką wartość dodaje to pudełeczko do tego, co do niego wchodzi. Tak mówiąc bardzo, bardzo upraszczając, tak? Czyli jeżeli na przykład wrzucamy do tego pudełeczka jakieś surowe materiały, jakieś surowce, tak? Które są warte powiedzmy 100 zł, ono jakoś tam je sobie przetwarza i wypluwa produkty, które są warte 200 zł, to gdzie tutaj mamy PKB? No to pudełeczko dodało tutaj 100 zł wartości. I to jest produkt tego pudełeczka. Wystarczy zrozumienie PKB na poziomie magicznego pudełeczka, żeby obalić to twierdzenie, że PKB mierzy przepływ pieniądza,
Nie, ono nie mierzy przepływu pieniądza. Ono nie powstało do mierzenia przepływu pieniądza, do tego służą inne miary, które wykorzystuje się w innych celach. Musimy przebrnąć jeszcze przez jeden po prostu czysty fałsz, z jakim będziemy mieć za chwilę do czynienia. Zużycie surowców i energii nieustannie rośnie, bo każdy wzrost wydajności przekłada się albo na zwiększenie produkcji, albo na zmniejszenie ceny. Więc docelowo zwiększenie produkcji. I to jest teza wyssana z palca, nie mająca żadnego pokrycia w jakichkolwiek danych. Albo mi te dane pokażcie, to wtedy dojdziemy do tego, kto ma rację. I nie, ani wzrost zużycia energii po prostu nie występuje, ani wzrost zużycia surowców nie występuje, ponieważ tutaj znowu wychodzi niezrozumienie tego, na czym w ogóle ten wzrost, który próbują krytykować, polega. On nie bierze się znikąd. Tam wewnątrz tego pudełeczka, tak już je wyrzuciłem, nie będę po nie wracał. Wewnątrz tego pudełeczka następuje wzrost efektywności. Ono dodaje coraz więcej wartości do tego, co przetwarza. Więc generalnie w interesie tego pudełeczka, gdyby chciało sobie to PKB maksymalizować, jest pobieranie jak najmniej materiałów, bo to są dla niego koszty. Ono by chciało możliwie najwięcej dodawać wartości do tego, co produkuje. Jesteśmy na poziomie, jaki był w roku 1990 zużycia energii per capita, a jeżeli chodzi o zużycie surowców per capita, to jesteśmy poniżej szczytu górki z 2011 roku, więc obie te kwestie po prostu nie mają odzwierciedlenia w prawdziwych danych i podany jest tutaj czysty, weryfikowalny fałsz, który można było zweryfikować jednym wyszukiwaniem, więc naprawdę, to wskazuje po prostu na poziom nieprzygotowania. A wiecie, ten film obejrzało 7,5 tysiąca osób. Ludzie są zachwyceni tym, jak ten film ich rozwinął i jak im przekazał nowe informacje. Z tym, że nie wiedzą, że te informacje są po prostu fałszywe, tak? Te zdania, które oni podają, one brzmią intuicyjnie. One brzmią, skoro produkujemy coraz więcej, ja widzę tyle tych, prawda, nowych technologii, coraz więcej mamy, no to na pewno musi do tego pudełeczka wpadać coraz więcej, skoro z niego wypada coraz więcej. Z tym, że wzrost efektywności tego, co się dzieje wewnątrz niego, jest głównym motorem napędowym wzrostu. Czy pod koniec wieku będziemy mieć 20 razy więcej rzeczy, czy konsumować je 20 razy szybciej, albo będą 20 razy lepsze? Ale wtedy będziemy je kupować rzadziej i wzrost opadnie. Dobra, jeszcze raz. To naprawdę trzeba wytłuc ludziom, tak? Mówimy o wartości tych dóbr i usług. Więc jaka jest różnica, czy ja kupię sobie miliard kubków i wydam na to 10 tysięcy złotych, czy kupię sobie jeden ekskluzywny kubek za 10 tysięcy złotych. Nie ma to dla PKB żadnej różnicy. To, że ja wydam to w jednej transakcji, czy wydam to w 100 transakcjach, nas w ogóle nie interesuje. W jaki sposób wzrost miałby wtedy spaść? Która miara tutaj spadnie? Ja naprawdę... Tego zdania nie da się usprawiedliwić, ponieważ tego zdania nie powiedziałby ktoś, kto rozumie, jak działa PKB. A przypomnę, całość ich idei, całość tego, co oni próbują tutaj przekazać, opiera się na tym, opiera się na krytyce PKB, którego oni totalnie nie rozumieją. Posługują się jakąś dysfunkcyjną definicją, nie wiem, może jakąś pop uproszczoną definicją, nie mam pojęcia, natomiast wyciągają z niej poważne wnioski. I tutaj pojawia się problem, ponieważ budują sobie całą tą piramidkę, tylko że u jej podstawy jest totalne niezrozumienie tematu, który próbują odważnie skrytykować, tak? Kraje takie jak Korea Południowa zbudowała swoją gospodarkę między innymi poprzez silny protekcjonizm i interwencjonizm państwowy, a nie przez otwieranie słabej gospodarki na rozgrabienie przez potężne firmy zagraniczne, jak miało to miejsce w Polsce w latach 90. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu służyło to wytknięcie, natomiast tak dla zabawy może ja odbiję to, podając kilka innych statystyk. Może Was interesują co? Emisje gazów cieplarnianych? Wiecie, kiedy zaliczyliśmy najbardziej istotny ich spadek w naszej historii mierzenia tych danych? Akurat w trakcie transformacji gospodarczej, jaką przeprowadzał Leszek Balcerowicz. A wiecie, kiedy zaliczyliśmy najistotniejszy spadek zużycia energii?
Dokładnie w tym samym momencie. Transformacja gospodarcza przyczyniła się do znaczącego wzrostu efektywności. Teraz jesteśmy w stanie wyprodukować znacznie więcej niż wcześniej, notabene przy znacznie niższym koszcie środowiskowym. I sprowadzenie tak złożonej kwestii jak transformacja gospodarcza do tak, przepraszam, ale żenująco głupiego komentarza, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, czemu to miało z jednej strony służyć, a z drugiej strony po cholerę się takie rzeczy robi. Przepraszam. Pod koniec filmu Myśleć Głębiej wysuwa 5 postulatów, które wyciągnął pan Hickel w swojej książce Mniej znaczy więcej. Intencje wydają mi się tutaj naprawdę szczytne, ponieważ tak, zakończenie planowanego postarzania produktów czy ograniczenie branży reklamowej, mówiłem generalnie już o tych rzeczach wielokrotnie w mediach. Wydaje mi się, że to są naprawdę istotne elementy, czy rozszerzenie prawa do naprawy, tak, fakt, że nie możemy otworzyć swojej elektroniki, nabyć do niej części zamiennych, czy z łatwością jej naprawiać, jest bardzo istotnym problemem i myślę, że faktycznie można do tego inteligentnie podejść. Wydaje mi się, że to jest jakiś zbiór nieszczególnie bezpośrednio ze sobą związanych pomysłów. Tak samo jeżeli mówimy o zmniejszeniu, cokolwiek znaczy zmniejszenie przemysłu, natomiast zmniejszenie szkód dla środowiska, no tak, oczywiście. Do wszystkich tych kwestii można podejść mądrze. I teraz tak, ja muszę powiedzieć, że u gruntu wydaje mi się, że jest tutaj pole do zgody, ponieważ ja wielokrotnie mówiłem o prawie do naprawy, czy nie wiem, co znaczy konkretnie ograniczenie branży reklamowej. Tutaj no, diabeł tkwi w szczegółach, natomiast uważam, że tak, konstruowanie profili psychologicznych, czy aktualne funkcjonowanie branży reklamowej generalnie jest społecznie szkodliwe i szpiegowanie wszystkich w każdym momencie jest bardzo szkodliwe społecznie i na płaszczyźnie kulturowej i w zasadzie każdej, mam wrażenie. Dlatego tak, z większością tych postulatów, przynajmniej na poziomie ideowym, mógłbym się zgodzić. Tylko że trzeba do nich podejść po prostu mądrze, tak? Ja również uważam, że wskaźnik PKB, przede wszystkim PKB, jest w dzisiejszych czasach absolutyzowany i ślepe dążenie do podwyższenia jakiegoś wskaźnika będzie koniec końców szkodliwe i będzie nawet prowadziło do pewnych nieefektywności, co myślę, że możemy zaobserwować. Chociażby myślę, że jedną z tych konsekwencji mogą być wielkie molochy i firmy zombie. Powinniśmy wartościować oczywiście wyżej od wzrostu to, czy potrzebujemy każdego produktu, który produkujemy, tak? Czy nie zapełniamy sobie jakichś innych potrzeb nowymi przedmiotami, czy bardziej wartościowymi, tak, ładniejszymi przedmiotami i tak dalej, czy nie popadamy w jakąś taką manię kolekcjonowania możliwie największej ilości przedmiotów. I zdradzę Wam jeszcze jeden sekret. PKB, owszem, ma bardzo wiele wad i nie jest jakimś absolutnym miernikiem, który powie nam wszystko o gospodarce. Z tym, że ekonomiści to wiedzą. To nie jest żadna nowa wiedza, którą nagle nabyliśmy i to, że jeden wskaźnik nie powie nam wszystkiego o gospodarce, jest, mam wrażenie, dosyć oczywistą tezą. Zresztą mam wrażenie, że praktycznie każde materiały edukacyjne, z jakimi ja się spotkałem, czy każdy lepszy wykładowca wspomni o ułomności PKB każdemu uczniowi. I to generalnie jest rzecz, której jesteśmy naprawdę świadomi, której ekonomiści są generalnie świadomi. To nie są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, ale PKB nie powstało po to, żeby być miarą, która powie nam wszystko o gospodarce. PKB powstało między innymi po to, żeby być stosunkowo prostą liczbą, na którą możemy spojrzeć, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaki mniej więcej jest rozmiar danej gospodarki, ile ona jest w stanie dodawać tej wartości co roku. To jest najistotniejsza funkcja PKB i mam wrażenie, że spełnia ją naprawdę bardzo dobrze. I mam wrażenie, że pod tym względem, tak, pod względem funkcji, do którego PKB zostało stworzone, spełnia swoją funkcję naprawdę dobrze. Ja naprawdę nie widzę tutaj jakiegoś istotnego problemu. Naprawdę dobre intencje nie usprawiedliwiają niedopatrzeń merytorycznych, więc zanim się coś takiego puści, szczególnie jeżeli ma się stosunkowo dużą platformę i dociera się do wielu ludzi, po prostu trzeba się zastanowić nad tym, co się tym ludziom do głów
wpycha. Nawet jeżeli ma się, tak jak mówię, dobre intencje, z którymi ja bym się, myślę, zgodził. Mam nadzieję, że jakoś myśleć głębiej mi odpowie, tak czy inaczej. I szczerze liczę na to, żeby dojść z nimi do jakiegoś, no nie chcę mówić kompromisu, bo szczerze mówiąc, ja nie próbuję nikogo szczerze atakować. Mnie głównie interesuje znalezienie jakiegoś wspólnego gruntu i wyjście z tym z czymś konstruktywnym, tak? Bo naprawdę uważam, że mniejsze skupienie na jakimś pojedynczym wskaźniku, czy wskazanie, że sam wzrost to nie wszystko, jest dobrym dążeniem. I w szczególności na płaszczyźnie etycznej, ja też uważam, że powinniśmy przedkładać chociażby dobro środowiska, czy ogólno pojęte dobro społeczeństwa powyżej jakiegoś prymitywnie rozumianego materializmu. To wszystko są dobre dążenia i z nimi się w pełni zgadzam. Dlatego pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.